Fabryka Słów i Audioteka przedstawiają Jacek Piekara, Ja Inkwizytor, Dziennik Czasu Zarazy. Reżyseria Michał Zdunik. W rolach głównych Leszek Lichota, Jarosław Gajewski, Grzegorz Kwiecień, Piotr Głowacki. Przedmowa. Dziennik Czasu Zarazy to autonomiczna powieść, którą mogą przeczytać zarówno osoby mające pierwszy raz do czynienia ze światem inkwizytorów, jak i weterani cyklu, pamiętający wydarzenia w nim opisane lepiej od samego autora. Tak, tak, jak przekonują mnie rozmowy na spotkaniach autorskich, tacy czytelnicy jak najbardziej istnieją i szczerze im za to zaangażowanie dziękuję. Jedynie gwoli dokładności kronikarskiej mogę powiedzieć, że na linii czasu cyklu inkwizytorskiego poniższa książka znalazłaby się zaraz za ruską trylogią, czyli miniserią złożoną z Przeklętych Krain, Przeklętych Kobiet oraz Przeklętego Przeznaczenia. Ale tak jak pisałem, nie ma to dla zrozumienia samej fabuły żadnego znaczenia. Wszystkim Państwu serdecznie życzę interesującej lektury albo interesującego słuchania, ponieważ wiem, że coraz więcej miłośników książek przestawia się na tę właśnie formę obcowania z literaturą. Rozdział pierwszy. Aptekarz Jonathan Baum. Za drzwiami pokoju przesłuchań ktoś jęczał żałośnie i boleśnie. Wzywał Boga na świadka swej krzywdy i męki. Przeklinał tych, przez których cierpi, oraz najsłodszymi słowami obiecywał poprawę. Pchnąłem ciężkie skrzydło i wszedłem do środka, przy akompaniamencie skrzypienia zastarzałych zawiasów. Lamentującą osobą był Markus Saufer, mój kolega, inkwizytor. Siedział przy stole i użalał się głośno nad samym sobą, trzymając głowę w dłoniach i kiwając się na boki. Nastroszone wiechcie włosów sterczały mu z pomiędzy palców. Spojrzałem w stronę młodego sekretarza siedzącego obok. Nazywał się Andreas Wittler. Było wczoraj pite. Nawet nie zapytałem, lecz stwierdziłem. Wszyscy święci. Popatrzył na mnie czystym wzrokiem człowieka bez skazy, nie poddającego się nałogom i chlubiącego przed bliźnim silną wolą, niczym rycerz obnoszący chorągiew pokonanego wroga. Tak sądzę. Odparła, w jego głosie zabrzmiało pobłażliwe lekceważenie. Cóż, niebezpiecznie pozwalać sobie na podobną intonację, mówiąc o inkwizytorze. Ale kancelista był chłopcem młodym, solidnie wykształconym i pochodzącym z dobrej rodziny, więc uważał się za kogoś lepszego niż taki opój jak Markus Saufer. Poza tym sekretarz miał czyste ubranie, ogolone, wypucowane policzki i włosy przycięte wedle ostatniej mody, równiutko nad brwiami. Wyglądał schludnie, niczym wychuchany, ulubiony synek mamusi. A tacy chłopcy zazwyczaj uważają się za ludzi wielkiego znaczenia i godnych szczególnego traktowania. A kiedy już dręczą bliźnich, to często nie ze złej woli, lecz tylko z delikatności. Przeniosłem wzrok na stół tortur i na przywiązanego do niego pucołowatego, łysego mężczyznę. Zwróciłem uwagę na długie wąsy, sterczące na boki jak czułki chrabąszcza, i przystrzyżoną w prostokąt brodę więźnia. Zarówno wąsy, jak i broda sprawiały wrażenie zadbanych, więc można było domniemywać, że człowiek ten nie jest byle ulicznym łazęgą. Zauważyłem też, że ma równo przycięte paznokcie, co prawda brudne, bo trudno nie mieć brudnych, kiedy spędziło się noc w paskudnej celi, ale jednak równo przycięte. Poza tym więzień był nagi, zasłonięty jedynie szmatą położoną na podbrzuszu. I jak spostrzegłem, nie nosił na sobie jeszcze żadnych śladów kwalifikowanego badania. Zauważyłem, że spoglądał ze współczuciem na Saufera, a potem obrzucił mnie zaciekawionym wzrokiem, wyginając kark na tyle, na ile pozwalały mu sznury. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kto to taki?
Za waszym wybaczeniem, ale nie mam najmniejszego pojęcia, mistrzu Maderdin. Ja zostałem dzisiaj wyzwany na zastępstwo. Jestem w Inkwizytorium pierwszy raz od 2 tygodni i nic o niczym nie wiem. Kat, siedzący w drugim kącie pokoju i leniwie grzebiący pogrzebaczem przy palenisku, zakaszlał gwałtownie. Zacharczał, zarzęził, zachrypiał, niemal zapiał z wysiłku, a wreszcie odplunął w ogień gęstą plufociną, która rozbryzgała się krwawymi glutami na ściance paleniska. Przez dłuższą chwilę przyglądaliśmy mu się z uwagą. Widziałem dzisiaj wielu kaszlących ludzi na ulicach. Ano i ja też. Dziwne, nie sądzicie? Nie jestem znawcą w tej mierze, ale rzeczywiście zazwyczaj w lecie nie widzi się i nie słyszy tylu duszących się, charczących i dławiących ludzi. Coś wisi w powietrzu. Czy wiecie na przykład, mistrzu Maderdin, że unoszący się pył wulkaniczny może powodować podobne objawy? Sądzicie, że gdzieś nad Renem wybuchł wulkan, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy? Nie, nie. Ale gdybyż gdzieś niedaleko otworzyła się szczelina prowadząca wprost do piekieł, to czy opary siarki nie spowodowałyby u ludzi wybuchów nieprzyjemnego i intensywnego kaszlu? Straszne głupstwa opowiadacie, młodzieńcze. Opary siarki są buro-żółte i cuchną jak potępienie. Zawołał mężczyzna przywiązany do stołu tortur. Sekretarz poczerwieniał jeszcze bardziej i widziałem, że chce coś gwałtownie odpowiedzieć, ale powstrzymałem go uniesieniem dłoni. Wy dostojni panowie, jak słyszę, nie kaszlecie wcale. Tak jak ja dziękować Bogu, jednak pewien znajomek dokładnie opowiadał mi, jakie to uczucie. Chcielibyście usłyszeć, łaskawi panowie? Czemu nie? Otóż wiecie, jak mniemam, czym jest chrząszcz majowy. Obaj z sekretarzem skinęliśmy głowami. Więc człowiek ten, kaszlący niczym młynarz, co się nawdychał mąki, powiedział mi w przerwach między konwulsyjnymi atakami, co dręczyły jego ciało, że to takie uczucie, jakby przerażone majowe chrząszcze weszły mu do płuc i tam wierciły się ze wszystkich sił, próbując wyrwać się na wolność i zaciekle drapiąc go ostrymi odnóżami. Paskudne. Chociaż przemawiające do wyobraźni. A teraz pozwólcie, skoro już się odezwaliście, że zajmę się wami. Kim wy w ogóle jesteście? Jonathan Baum, mistrz aptekarski. Mistrz aptekarski. To powiedzcie jeszcze z łaski swojej, panie aptekarzu, co u diabła robicie w naszym pokoju przesłuchań nadzy i przywiązani do stołu? Przyszli po mnie wczoraj inkwizytorzy i mnie aresztowali. Za co? A bo ja wiem, za co. Skoro władza aresztuje, to znaczy, że wie, co robi, nieprawdaż? No cóż, teoretycznie była to rzeczywiście prawda. Lecz jak widać, w jego przypadku teoria rozmijała się na razie z praktyką. Nie byliście nawet ciekawi? Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Byłem pewien, że kiedy władza uzna za stosowne, to wszystko mi, zgodnie z prawem i obyczajem, wyklaruje. Dziwny człowiek. Zaszeptał kancelista i pokręcił głową. Cóż, w inkwizytorskim życiu na niejednego dziwaka, cudaka czy odmieńca już się natknąłem, ale postawa tego oskarżonego rzeczywiście wydała mi się intrygująca. No dobrze. Skoro ty nie wiesz, za co cię aresztowano, na pewno powie mi to mój towarzysz. Za pozwoleniem, mistrzu Maderdin. Ale mistrz Saufer nic nie wie. Mówiliśmy już o tym, zanim żeście przyszli. To nie jego więzień, więc nie musicie go budzić. Czyj w takim razie to jest więzień? Ty mi nie wzdychaj, tylko odpowiadaj, kiedy pytam. Ale ja, mistrzu, już mówiłem, że nic nie wiem. Ja też nic nie wiem. Odezwał się nagle zachrypniętym głosem Saufer i uniósł głowę. Miał zamknięte oczy. Gdzie jest protokół z aresztowania? Diabli wiedzą. No dobrze. Kto dokonał wczoraj aresztowania i na podstawie jakich dokumentów? Mój towarzysz chciał odpowiedzieć, ale nieopatrznie ruszył zbyt gwałtownie głową, więc tylko jęknął boleśnie. Aresztował go mistrz Knoppe. Niech to diabli wezmą. Jednak jak z całą pewnością świetnie wiecie, dzisiaj o świcie niespodziewanie wyjechał do Wód i nikomu nawet nie zdał swoich spraw. Do Wód? Do Wód? Żadne tam do Wód. Pojechał do Koblencji, żeby szlajać się, łajdaczyć i szmatławić po burdelach. W jego głosie wyczułem nie tyle rozdrażnienie nagannym postępowaniem naszego towarzysza, ile złość na niesprawiedliwość losu, która pozwalała Knopemu dobrze się bawić, podczas kiedy Saufer musiał pracować. Niech to diabli
niesprawiedliwe. Skoro aresztował go mistrz Knoppe, to dlaczego ten człowiek mówi, że przyszli po niego inkwizytorzy? Liczba mnoga. Kto więc towarzyszył mistrzowi Knoppemu? Z pachołkiem był. Wycharczał Saufer. No cóż, czyli wynikało z tego, że jednak nie dowiem się tak szybko, o co oskarżono nieszczęsnego aptekarza. Dobrze, nieważne. Uniosłem rękę i odwróciłem się w stronę Wittlera. Natychmiast wyślij posłańca, niech znajdzie mistrza Knoppego na gościńcu i niech odda mu pismo, które zaraz napisze. Akurat go znajdzie ten posłaniec. Obieca ci żarliwie takimi słowami. Mistrzu, żebym miał całą noc jechać, żebym miał konia zamęczyć, to go odnajdę. A jak przyjdzie co do czego, będzie chlał gorzałkę w jakiejś mordowni z kamratami. A potem wróci i zaprzysięgnie się, że zrobił wszyściuteńko, co w jego mocy. Na tyle znałem życie, by wiedzieć, iż wątpliwości mojego towarzysza są niestety więcej niż uzasadnione. Spróbować nie zawadzi. Saufer tymczasem, zmęczony długą i jak na niego pełną pasji przemową, oparł przedramiona na blacie i ułożył na nich wygodnie skołataną głowę. Przymknął oczy. Skoro nie wiadomo, za co zostałem aresztowany, może by mnie tak rozwiązać? Bo wyznam wam, łaskawi mistrzowie, że ogromnie ścierpły mi od tych sznurów ręce. A ręce w fachu aptekarza to najważniejsza rzecz, oprócz bystrego pomyślunku i ogromnej wiedzy. Wstałem od stołu i zbliżyłem się do niego. Rzeczywiście więzy wpijały mu się w ciało tak mocno, że na skórze aż wykwitły sinofioletowe wybroczyny. Wyciągnąłem nóż z pochwy, dobry oręż z hiszpańskiej stali, którym można było się nawet ogolić na gładko, tak był ostry, i rozciąłem sznury krępujące dłonie aptekarza. Ten poderwał się natychmiast, usiadł i sycząc cicho, zaczął sobie rozmasowywać nadgarstki. Bardzo wam dziękuję. Bardzo pokornie wam dziękuję, mistrzu. Niech was otacza i chroni łaska pana naszego za dobro, które mi wyrządzacie. On na pewno wie, Huncfot, jeden z jakich przyczyn go aresztowano. Wtrącił nagle Saufer nienawistnym tonem. Jednak nienawiść owa, jak ośmielam się sądzić, nie była skierowana ani do oskarżonego, ani do żadnego z nas tutaj obecnych, lecz ogólnie do świata, który został tak ułożony, iż my wszyscy byliśmy w pełni sił, a Saufera rozdzierał ból spowodowany szaleństwami wczorajszej nocy. Wcale nie wiem. Może by go tak szturchnąć rozpalonym pogrzebaczem. Albo ścisnąć kciuki w zgniatarce, skoro tak się o nie boi. Zaraz wszystko nam wtedy wyśpiewa. Cóż, oczywiście, że tak można uczynić. Ale powiedz mi, Markusie, czy słusznym jest, żebyśmy torturowali tego aptekarza, po to, by się dowiedzieć, z jakiego powodu właściwie go torturujemy? Saufer otworzył oczy i spojrzał na mnie spod opuchniętych powiek. Jego usta poruszyły się kilkakroć i przypuszczałem, że powtarza sobie w myślach moje pytanie. Kiedy to powiedziałeś, to jakoś to dziwnie wszystko zabrzmiało. Poczekamy na wiadomość od Knoppego i wtedy zdecydujemy, co czynić dalej. A na razie niechże nasz pan Baum siedzi sobie w celi. Aptekarz gwałtownie zamachał rękami. Za przeproszeniem waszym, mistrzu inkwizytorze, ale na podstawie jakiego oskarżenia? Uważaj, inkwizytorzy nie zawsze są tak łaskawi jak ja dzisiaj. Jestem szanowanym członkiem cechu aptekarzy, autorem słynnej monografii o wykorzystaniu ziół w leczeniu niestrawności oraz zaparć, którą, a wiem to dobrze, czytano nawet na dworze naszego miłościwego pana, nie mówiąc już o dworach pomniejszych książąt, hrabiów czy biskupów. Tydzień temu zjechałem do waszego miasta, gdyż otwieram w nim aptekę i od razu spotyka mnie taka wielka niesprawiedliwość. Otwieracie u nas aptekę? Czyli jak rozumiem, macie zezwolenie Rady Miejskiej. Ponad rok się o nie starałem, ale wreszcie się udało. A w którym miejscu, jeśli wolno wiedzieć, stoi wasza apteka? Z największą przyjemnością odpowiem wam na to pytanie. Otóż kupiłem kamienicę zaraz przy zaułku Złotników. Ten dom, wiecie może, przed nim stoją lwy spięte łańcuchami. Pokiwałem głową, gdyż oczywiście znałem ten zaułek. Dostałem całkiem korzystną cenę, choć negocjacje trwały dość długo. No ale kupcie w dzisiejszych czasach ładną kamienicę w samym środku miasta. Założę się, że nie poszłoby wam łatwo.
Najprostszy sposób zbicia majątku. Znajdź bogatego heretyka lub czarownika. Oskarż go o czary, a kiedy zostanie skazany, dostaniesz połowę jego majątku. I nie trzeba kupować. Oskarż go fałszywie, a będziesz żałował do końca życia. Dodałem. Niestety moje słowa były tylko częściowo prawdziwe, gdyż sprawy o fałszywe oskarżenia nie były często takie proste. Nieuczciwi delatorzy ratowali się przed karą stwierdzeniami, że działali w dobrej wierze, że woleli podzielić się podejrzeniami ze świętym oficjum, niż dopuścić do grzesznego zaniechania, że ich wiara w sprawiedliwość inkwizytorium była tak wielka, iż wiedzieli, że w razie czego pomyłka zostanie wyjaśniona. Wymyślali takie i inne argumenty na swoją korzyść. Czasami zresztą przemawiali szczerze, gdyż błędne donosy nie zawsze przecież wynikały ze złej woli, lecz często bogobojnej zapalczywości. I jeśli czynili to umiejętnie, pozostawali bezkarni. Bo trudno sobie wyobrazić, byśmy surowo i z użyciem narzędzi przesłuchiwali tych, co przyszli do nas z informacją. Gdybyśmy tak postępowali, rychło nie przychodziłby nikt, więc należało zachować rozsądek oraz powściągliwość. Dlatego, jeśli kogoś karaliśmy za fałszywe oskarżenia, to fałszywość ta musiała być absolutnie jasna i oczywista dla wszystkich, nie podlegająca żadnej dyskusji, a najlepiej wynikająca jeszcze z niskich pobudek, takich jak zemsta czy chęć wzbogacenia się. Pół mojego majątku to nie byłoby wcale tak mało. Ulokowaliście się w znakomitym miejscu i zapowiada się wam w związku z tym świetna klientela. Stwierdziłem, a potem spojrzałem na kancelistę. Wiedziałeś coś o tym? Nie. Nigdy wcześniej nie widziałem tego człowieka, ani o nim nie słyszałem. Nasi aptekarze nie byli zapewne zadowoleni, że przybyła im tak znakomita konkurencja. No dobrze, panie Baum. Puszczę was do domu. Bo nie mam żadnych dotyczących was dokumentów. Ani oskarżeń, ani donosów, ani protokołów z zatrzymania. Wracajcie do swoich interesów i uważajcie na siebie. Jakże mam wam dziękować? Rozpromienił się i złożył dłonie modlitewnym gestem. Jeśli będę miał kiedyś niestrawność albo zaparcia, to się do was z całą pewnością zgłoszę. Migiem postawię was na nogi. Lepiej mnie byście postawili, bo po wydarzeniach wczorajszej nocy, a przyznam, że wówczas zdawały mi się całkiem zabawne, czuję, że umieram z boleści i z niedającego się niczym ugasić pragnienia. Ależ proszę bardzo. Zaraz wam dopomogę, szlachetny mistrzu. Najpierw należy wziąć kubek jabłkowej gorzałki. Potem utrzeć na krem żółtka kurzych jaj z gęstym miodem, a następnie dobrze wymieszać jedno z drugim. Później do owego eliksiru dodać 2 łyżki soku z cytryn, łyżkę startego na proszek korzenia imbiru oraz kilka świeżych liści kolendry. Jeśli akurat nie ma liści świeżych, to mogą być suszone. Na koniec wypić tak przyrządzony napój duszkiem. Wedle uznania, na gorąco albo z lodem, jak kto woli. Kubek jabłkowej gorzałki. Dostrzegam w tym przepisie jakiś głębszy sens. Oczywiście doradzam również modlitwę. Zwłaszcza do świętego Marcina, świętego Goara, świętej Marii Magdaleny, świętego Tychona lub świętego Wincentego. Ale zrozumiałe, że nie mnie pouczać czy nauczać wasze inkwizytorskie mości w kwestii modlitewnej dyscypliny. Modlitwa nigdy nie zawadzi. Modlitwa? Tak, modlitwa, oczywiście. Markus wyraźnie chciał skinąć głową, ale jednak powstrzymał się w ostatniej chwili. Potem, opierając się dłońmi o blat stołu, ciężko podniósł się z krzesła, odsapnął. Pójdę przygotować sobie lekarstwo wedle tej receptury. Módl się, żeby pomogło, bo jakby co, to za otrucie inkwizytora ugotujemy cię żywcem we wrzącym oleju. Pomoże, na pewno pomoże. Saufer odszedł, ciężko szurając stopami i wzdychając do siebie samego. A kiedy drzwi się za nim zatrzasnęły, znowu obróciłem wzrok na Bauma. No to ubierzcie się i przespacerujemy się do waszej apteki. Serdecznie wam dziękuję za chęć pomocy, ale nie śmiałbym was fatygować podróżą na drugi koniec miasta. I tak już tyle dla mnie uczyniliście, że brat by nawet połowy nie uczynił. Spacer mi nie zawadzi. Zresztą chętnie na własne oczy zobaczę, jak się urządziliście w naszym gościnnym mieście.
Zrozumiał najwyraźniej, że nie zamierzam mu odpuścić, więc tylko uśmiechnął się promiennie. Cóż, w takim razie z przyjemnością zaproszę was, mistrzu inkwizytorze, abyście dokonali oględzin mojej apteki i zobaczyli, że nie tylko nic zdrożnego się w niej nie dzieje, ale że będzie ona wielką pomocą dla zacnych mieszkańców tego czcigodnego miasta. Zwłaszcza tych z pełną kiesą, mruknął kancelista. A co wy niby byście chcieli, młodzieńcze? Baum spojrzał na niego z wyższością. Nie po to pracowałem całymi latami na dyplomie mistrza aptekarskiego, nie po to dbałem o swoją renomę i reputację, żeby teraz szykować maści dla owiec czy żebraków. Zdrowie musi kosztować. A im lepsze to zdrowie ma być, tym i koszt musi być większy. A ja na wielu chorobach znam się lepiej niż niejeden zawodowy medyk. I tam, gdzie oni bezradnie rozkładają ręce, tam ja zaraz znajduję niezawodne panaceum. Lubię ludzi pewnych własnych wiedzy i umiejętności. Oczywiście pod warunkiem, że ich deklaracje pokrywają się z praktyką. Lekarstwa powinny być za darmo. Jak to za darmo? Czy jedzenie jest za darmo? Czy ubranie jest za darmo? Czy porady medyków są za darmo? Poza tym nie ma nic za darmo, młody człowieku. Bo za darmo oznacza w tym wypadku, że to ja miałbym służyć swoją wiedzą i umiejętnościami bez własnych korzyści, więc owo za darmo odbywałoby się po prostu moim kosztem. Święta prawda. Skąd ci w ogóle przychodzą do głowy tak bezsensowne pomysły? Zaraz zaczniesz mówić, że ludziom powinno się za darmo rozdawać domy, jedzenie i wypłacać pensje. Rada miasta mogłaby płacić zarówno doktorom, jak i aptekarzom za leczenie mieszkańców. Rada miasta? A skąd rada ma pieniądze, mój chłopcze? Bo swoich własnych nie ma, to rzecz pewna. No przecież bogaci są. Choćby teraz, o! Budują nowe skrzydło ratusza. Może i są bogaci, ale to pieniądze z podatków. Od targów, od przejazdu, od koncesji na handel, od myta. Od liczby okien i balkonów. Od liczby okien i balkonów? Spytałem z niedowierzaniem i spojrzałem na niego, czy aby nie trzymają się go żarty. Słowo daję. Sprawdzałem dokładnie przepisy, zanim zdecydowałem, w jakim mieście otworzyć interes. Ale powiem wam, że ja podatek od okien i balkonów mam gdzieś, bo w mojej kamienicy nie ma balkonu, a część okien od razu kazałem zamurować. Obróciłem wzrok na kancelistę. W każdym razie, wyobrażasz sobie, jak zachwyceni byliby poważani mieszczanie, ciężko pracujący na utrzymanie siebie i swoich rodzin, kiedy by im powiedziano, że z ich podatków będzie się fundować pomoc medyków oraz lekarstwa różnym żebrakom, obibokom, leniom, włóczęgom czy starcom, którzy z uwagi na brak przydatności powinni raczej sposobić się do umierania, a nie zajmować się łapczywym pożeraniem kosztownych medykamentów. Andreas Wittler ściągnął usta. Mieszkańcy mogliby być niezadowoleni. Niezadowoleni. A teraz pomyśl o jeszcze jednym. Oto ci wszyscy biedni, chorzy i nikomu nieprzydatni ludzie gromadzą się u medyków i aptekarzy. Mają tam ciepło, miło, mogą sobie pogawędzić, czekając na medykamenty, pouskarżać się, który na co choruje. Czy myślisz, że zachęceni tym przykładem coraz to inni i inni nie wymyślaliby wciąż nowych schorzeń, aby tylko nie rezygnować z owych miłych zgromadzeń? Tak by było, jak mi Bóg miły. A kiedy ten przywilej w końcu zechciano by im odebrać, bo z całą pewnością odebrać by go musiano ze względu na jego całkowitą nieprzydatność, to jak myślisz, chłopcze, co zrobiliby ci biedacy? Lepiej nałożyć na ludzi nowy, nikomu jeszcze nieznany podatek, niż odebrać stary przywilej. Powiem wam, że łatwiej człowiek przełknie, kiedy dołożą mu 100 koron nowego podatku, niż gdyby mu odebrali ulgę, którą jego cech ma od wieków zagwarantowaną królewskim przywilejem. Choćby ta ulga ledwie była symboliczna, tak? Tak. Taka jest siła tradycji. Tak jak aptekarz powiedział, byliby źli. Źli, mój chłopcze? Wszczęliby tumulty, zaczęli rabować sklepy, napadaliby na zacnych pracujących w pocie czoła mieszczan. Co więcej, owi buntownicy zaczęliby wyklinać władzę. A przy okazji wyklinania władzy całkiem prawdopodobne, że złorzeczyliby również świętemu kościołowi. Albo co gorsza, samemu inkwizytorium. Wasza wizja, mistrzu, wydaje mi się zarówno złowroga, jak i całkiem prawdopodobna. I jakby się skończył taki dany z dobrego serca,
choć bezsensowny przywilej. Otóż skończyłby się tym, że darmowych lekarstw i darmowych medyków znowu by nie było. Lecz za to byłoby sporo zabitych, okaleczonych i skazanych. Nie mówiąc już o tych, którzy paskudnie grzesząc własnymi uczynkami zabarykadowaliby sobie drogę do Królestwa Niebieskiego. Niepokoje, ofiary, oderwanie zaufania do władzy. Tak właśnie by się stało, właśnie tak. Kancelista nie odzywał się już. Najwyraźniej stropił go ten gwałtowny atak, który nadszedł z dwóch stron. A poza tym dawanie ludziom czegokolwiek za darmo jest nieetyczne. Dobił go aptekarz, wyciągając palec oskarżycielskim gestem. Wart jest robotnik zapłaty jego. Obrócił spojrzenie na mnie. Czy nie tak mówi Biblia? Tak właśnie mówi. Robotnik jest wart, a nie bezrobotny włóczęga, żebrak czy inny darmozjad. Pożycza samemu panu, kto dla biednych życzliwy. Za dobrodziejstwo on mu nagrodzi. Zacytował inny fragment pisma nachmurzony sekretarz. Życzliwy. Ale na miecz pana życzliwość nie oznacza rozdawnictwa. Ot, posłuchajcie, co powiem. 2 dni temu widziałem żebraka siedzącego nieopodal mojej kamienicy i lamentującego, że jest bardzo głodny. Więc powiedziałem mu, że podłogi i ściany trzeba u mnie w piwnicy solidnie wyszorować i że jak to zrobi, to dam mu nie tylko jeść do syta, ale znajdzie się dla niego kilka groszy. Uśmiechnąłem się, gdyż spodziewałem się, jakie będzie zakończenie tej opowieści. I wiecie, co ten człowiek zrobił? Zerwał się na równe nogi, dziwnie zręcznie, jak na człowieka rzekomo umierającego z głodu, i mnie opluł. Opluł! A potem jeszcze zwyzywał mnie tak plugawie, że dziw, że w tej samej chwili nie spalił go piorun z jasnego nieba w karze za bluźnierstwa. Jego pracą jest żebractwo. Więc oburzył się, że zaproponowaliście mu inne zajęcie, nieprzystające do jego dotychczasowej eksperiencji oraz dotychczasowych upodobań. Gdybyż tak ludziom dano jakie panaceum, lek na wszystkie choroby, cudownym sposobem chroniący ich przed każdą boleścią. Rozmarzył się kancelista. Baum spochmurniał i spojrzał na niego kosym wzrokiem. To odebrałoby pracę aptekarzom. Lekarzom również. Zauważyłem, zdając sobie doskonale sprawę, jaka niechęć, a może nawet nienawiść dzieli środowiska aptekarzy i lekarzy. Baum rozczmuchał się nieco, ale wzruszył tylko ramionami. Co to niby za radość, gdybyśmy zdechli z głodu razem z nimi? Ludzie i tak patrzyliby na podobny wynalazek podejrzliwie. Zwróciłem się do Wittlera. Zaraz by gadali, że ktoś ich chce okpić, że to tylko poszukiwanie łatwego zarobku, że ktoś chce wykorzystać ich lęk i łatwowierność, żeby dorobić się majątku. A gdyby tak podobny cudowny eliksir rozdawać za darmo? Gdyby każdy dostał, ile mu tylko trzeba. Za darmo, znowu za darmo. Nic nie ma za darmo. Zaraz by zaczęli gadać, że owo panaceum nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi. I zmyślaliby całe długie historie o ludziach, ba, całych wioskach, które wymarły, bo owego eliksiru się napiły. A potem twierdziliby, że oni sami są mądrzejsi od tych, co panaceum przyjęli. Ale przecież nadal byliby narażeni na wszelkie choroby i umierali w cierpieniu i strachu, podczas gdy reszta świata cieszyłaby się wolnością i zdrowiem. Czyż to nie przemówiłoby do owych opornych? Nie doceniasz, mój chłopcze, potęgi ludzkiej głupoty, potęgi ignorancji, ale też potęgi złej woli i złośliwości. Milczeliśmy wszyscy przez chwilę i byłem pewien, że moi towarzysze wspominają właśnie chwile ze swojego życia, w których przekonali się, że powyższe moje słowa są jak najbardziej prawdziwe. Może kiedyś poniesiemy kaganek oświaty wprost w mroczną czeluść zamieszkiwaną przez ciemne pospólstwo. Powiedział wreszcie Wittler z takim patosem i rozmarzeniem, jakby wyobrażał sobie brudnych, zawszonych i kudłatych chłopów z rozdziawionymi gębami wpatrujących się w blask, który on sam wielkodusznie im przyniósł. Westchnął i pokiwał głową do własnych myśli. Może edukacja uczyni ich życie bardziej wartościowym. Nauczy posługiwać się nie tylko rozumem, ale i sercem. Mrzonki. Pospólstwu nie jest potrzebny żaden kaganek oświaty, ale kaganiec oraz kańczuk.
Silny władca, trzymający solidny bat w dłoni i nie wahający się go użyć, kiedy trzeba. A jeśli bat, to za mało. Wtedy potrzeba jeszcze więcej bata. A kiedy nawet jeszcze więcej bata nie pomaga? Wtedy zostają szubienice. Argument ostatecznie przekonujący do bycia obywatelem posłusznym prawom oraz lojalnym wobec władców. No dobrze, ależ wam się zebrało na filozoficzne dysputy. Dość o tym wszystkim. Gdzie są jego ubrania? Wittler znowu tylko wzruszył ramionami, a Baum potrząsnął gniewnie głową. Całą noc marzłem w waszej niewygodnej, zimnej celi, bo zabrano mi odzienie i miałem tylko porzucony na podłoże sztywny od brudu, pokrwawiony i śmierdzący koc oraz wiązkę zgniłego, cuchnącego siana za całe wyposażenie. Widzicie, panie Baum, tak to jest, że staramy się nie rozpieszczać naszych więźniów. W ten sposób skłaniamy ich bowiem do pokornej myśli o ulotności i nędzy ludzkiego żywota. To wam się na pewno udaje. W każdym razie ubranie zabrano mi już wczoraj. Sekretarz spojrzał na mnie, potem ostrożnym ruchem głowy wskazał kata, który nadal siedział przy palenisku z twarzą czerwoną od gorąca. Wpatrywał się osowiałym wzrokiem w żarzące się węgle. Ty tam! Gdzie jest ubranie więźnia? Kat nawet nie drgnął, więc przypomniałem sobie jego imię. Friedrich! Tym razem już wrzasnąłem, a on zwrócił ku mnie spojrzenie, powoli obracając głowę, tak jakby nie należała wcale do niego, ale jakby jakieś leniwe dłonie cal po calu przekręcały ją w moją stronę. Miał nieprzytomne oczy. Zakołysał się razem z całym zydlem. Gdzie jest ubranie więźnia? Powtórzyłem pytanie. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ten człowiek zupełnie mnie nie rozumie. Owszem, spoglądał w moją stronę wzrokiem krowy uderzonej młotem w łeb. Krowy, która jeszcze jakimś przypadkiem, jakimś ostatkiem sił trzyma się na nogach, ale którą opuściły już zarówno wszelkie myśli, jak i uczucia. Patrzył właśnie tak i było to spojrzenie kompletnie pozbawione pojmowania tego, co się dzieje zarówno wokół niego, jak i z nim samym. Skierowałem się w jego stronę, zauważając, że wcale nie śledzi moich kroków, lecz nadal wpatruje się w miejsce, gdzie przed chwilą stałem. Tak jakby widział nie teraźniejszość, ale przeszłość sprzed kilku chwil. Kiedy znalazłem się na wyciągnięcie ręki od niego, przekonałem się, że to, co brałem za zaczerwienienie od ciepłego paleniska, było tak naprawdę wypiekami spowodowanymi bardzo silną gorączką. Czoło miał pokryte grubymi kroplami potu. Niedobrze, stwierdziłem na głos i odwróciłem się do kancelisty. Poślij kogoś do jego żony. Niech go zabierze do domu, bo nie sądzę, żeby na coś nam mógł się przydać w najbliższym czasie. Niedobrze. Skoro nie mamy kata, to co zrobimy? Pewnie wy, mistrzu Maderdin, będziecie musieli przesłuchiwanym wyświadczyć tę grzeczność i sami się nimi zająć. To, że umiem torturować ludzi, nie znaczy, że lubię albo chcę to robić. Ale nic się nie martw. Ciebie przyuczę. Na miecz pana nigdy! Wykrzyknął i aż się cofnął, jakbym zaraz, teraz i tutaj chciał go zaciągnąć do szafy wypełnionej narzędziami zadawania męki. Ja to taki delikatny więcej jestem. Zaraz bym się pożygał. Wyznam wam, mistrzu, że ledwie wytrzymuję, kiedy muszę z daleka notować słowa przesłuchiwanych, a co dopiero... O mój Boże, robić takie rzeczy ludziom... Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Poza tym pamiętaj, że nawet jeśli dręczy się ciała grzeszników, to poprzez tę doczesną mękę szykuje się im uświęcone domostwo w życiu wiecznym. Jeśli rzecz jasna dokonują nie tylko aktu przyznania, ale i aktu pełnej skruchy. Obróciłem się w stronę aptekarza. A ty? Zapewniasz mnie, że nie ma niczego, do czego mógłbyś się przyznać? Żebym tak na miejscu padł, piorunem rażony, jeśli zawiniłem przeciwko naszej świętej wierze. Od kiedy Pan Bóg ma nas, inkwizytorów, nie musi się już kłopotać z syłaniem piorunów. No dobrze, idź. Zwróciłem się do Wittlera. I znajdź coś, w co ten człowiek mógłby się ubrać. Nie, nie. Baum zamachał gwałtownie rękami. Nie żadne coś.
Bo jakże ja, mistrz aptekarski, właściciel największej i z całą pewnością już niedługo najbardziej szacownej apteki w tym mieście, będę wyglądał na ulicach ubrany w byle jakie szmaty. Każcie posłać do mojego domu po ubranie, a o rekompensatę za utracone odzienie będę się upominał. Chwyciłem go za podbródek, obróciłem jego głowę i zbliżyłem się do niego na tyle, że aż nadto wyraźnie poczułem nieświeży oddech z jego ust. Ścisnąłem palce tak mocno na jego szczęce, że aż jęknął z bólu i strachu. Hardziejecie. Niesłusznie. Bo nadal jesteście na moim stole tortur, w moim pokoju przesłuchań i w siedzibie inkwizytorium, gdzie tak się złożyło, że ja wydaję rozkazy dotyczące waszego życia lub śmierci. Zawiesiłem głos na chwilę, by dojrzeć, że krew odpłynęła z twarzy aptekarza, a usta zaczęły mu drżeć. A jeśli się uprę, to zrobię tak, jak proponował mistrz Markus Saufer. Przesłucham was z użyciem narzędzi, żebyście się przyznali, za co zostaliście uwięzieni. Puściłem go i odepchnąłem od siebie. Znajdź mu byle co na grzbiet. Na co czekasz? Odwróciłem się w stronę kancelisty. Ten, widząc mój wzrok i słysząc ton mojego głosu, zemknął tak szybko i tak cicho, jakby był małym, sprytnym szczurem przemykającym wśród zastawionych pułapek. Upraszam o wybaczenie. Nie było w mojej intencji rozzłościć was, ani Boże broni z was kpić. Ale przyznajcie sami, mistrzu inkwizytorze, czy jeśli oskarżenia wobec mnie, jeśli takowe w ogóle są, okażą się niesłuszne, to nie mam prawa do rekompensaty za stracone ubranie? Przecież ja miałem buty ze srebrnymi zapinkami, ja miałem płaszcz podbijany adamaszkiem, ja miałem aksamitny kaftan szamerowany srebrną nicią, ja miałem... Zbytnio się stroicie, jak na prostego mieszczanina. Być może zaginięcie waszego ubioru to znak, żebyście pohamowali pychę i zakosztowali grzecznej skromności, a nie grzesznej próżności. Przełknął głośno ślinę i spojrzał na mnie wzrokiem skarconego psa. Oczywiście. Z ogromną radością zastosuję się do waszej światłej rady, mistrzu inkwizytorze. A teraz to, abym tylko chociaż byle co na grzbiet założył. Poczekajmy, co ten nasz chłopak znajdzie. Jeśli waszej mości nie przeszkadza, to czy mógłbym? Baum pokazał na blat, na którym stała miska z młodymi lipcowymi jabłkami. Od wczoraj nic nie miałem w gębie. Jedzcie na zdrowie, ale kwaśne są jak diabli. A co mi tam? Wgryzł się z takim zapałem w miąższ, że sok aż trysnął dookoła. Potem czas minął nam tak, że ja siedziałem, przeglądając dokumenty innych więźniów, a Baum pochłaniał jabłka z taką szybkością i z taką dokładnością, że nie minęło wiele chwil, a miska była pusta. Aptekarz nie zostawił nawet ogrysków. Zaraz potem pojawił się wreszcie sekretarz, niosąc coś, co z dużą dozą życzliwości można byłoby nazwać czymś w rodzaju odzienia. A mówiąc bez życzliwości, był to brudny, szary płaszcz przypominający habit oraz znoszone sandały. Ja mam to założyć? Zawsze możecie przepasać się szmatą, którą już dostaliście, i tak dojść do domu. A nawet powiem więcej, święte oficjum podaruje wam ten strój na zawsze. Przestańcie marudzić i zakładajcie, co wam dano. Nie mam czasu, żeby marnować na was cały dzień. Chcąc nie chcąc nałożył na gołe ciało płaszcz, który najwyraźniej uszyto na kogoś znacznie postawniejszego, bo niewysokiemu Baumowi materiał sięgał po kostki i wisiał luźnymi fałdami. Jedwabna bielizna to nie jest, co? Ale za to jak człowiekowi przewiewnie w taką lipcową spiekotę jak dziś. No dobrze, chodźmy, panie aptekarzu, zobaczyć, czy z tej waszej kamienicy coś zostało. Od początku ufałem nie tylko własnym siłom, więc wynająłem mocnego stróża. Nie młodego już wprawdzie, ale jeszcze całkiem krzepkiego. A zresztą większość sprzętów przyjedzie razem z moimi pomocnikami, więc niewiele w środku jest cennych rzeczy. Ale sądzicie, że ktoś naprawdę mógł się włamać? Zobaczymy. Stawiam 5 groszy, że się włamano. Rzekł sekretarz z taką satysfakcją, jakby sam się do Bauma włamał i zrabował mu wiele precjozów. Co mogli, to ukradli, czego nie mogli, to poniszczyli. A potem nasrali na podłogę. Zobaczycie. No, panie Baum, nie turbujcie się na zapas. Powiedziałem, widząc, że aptekarz jest bliski płaczu.
Mieliście na pewno kraty, mieliście rygle, wynajęliście stróża, dzielnica jest dobra i pilnują jej patrole cechowe. Może więc nic się nie stało. Może, może. Oby tak było naprawdę, Boże Święty. Dziękuję wam za dobre słowo. Powtórzył z nadzieją i podniósł oczy do okopconego stropu. Spiekota panowała straszliwa. Rozjarzone blaskiem słońce raziło nas promieniami. Z bezchmurnego nieba, tak jakby Helios zatrzymał się w swoim słonecznym rydwanie tuż nad naszym miastem i ciskał w nie rozpalonymi oszczepami. Powietrze pomiędzy kamienicami stało nieruchomo, nie niepokojone najmniejszym nawet powiewem wiatru. Kiedy szliśmy ulicą, wydawało się, jakbyśmy przechadzali się pomiędzy rozpalonymi hutniczymi piecami i wdychali żar buchający z ich wnętrza. Co gorsza, nasza droga wiodła równiutko na południe. A więc słońce mieliśmy prosto przed naszymi oczami i nawet nie mogliśmy wejść w cień kamienic, gdyż cienia tego po prostu nigdzie nie było. Wreszcie, kiedy skręciliśmy w boczną alejkę, udało nam się przystanąć pod domem, który osłonił nas od słońca. Co za diabelski kocioł. Widzę, że tak jak i ja, nie przepadacie za lipcowym upałem. Da Bóg, jeśli mój dom stoi jak stać powinien, to mam chłodną piwniczkę, a w niej szczególnego smaku napitek wzmacniający ciało i umysł. Poczęstuję was. Dopóki słońce nie zejdzie z nieba, nie dam się namówić na żaden trunek. O nie, nie. Nie mówię o trunku. Tylko napój wedle mej własnej receptury, który nazwałem na razie jedynie we własnych myślach. Miał policzki zaczerwienione od gorąca, ale chyba zaczerwienił się teraz jeszcze bardziej. A mianowicie pyszna woda Bauma. Teraz wypiłbym każdą wodę, pyszną czy nie. Chodźmy, panie aptekarzu. Stanie tutaj nie da nam nic poza tym, że kiedy wyjdziemy na pełne słońce, to będzie nam jeszcze ciężej. Chodźmy. Zgodził się i podreptał pół kroku za mną. Długi płaszcz, zdecydowanie za długi jak na jego wzrost, sprawiał mu kłopot i cały czas musiał podtrzymywać go sobie w pasie, żeby nie nadepnąć na krawędź poły. Nie podoba wam się, co? A komu by się podobało? Nie wymyśliłem na razie niczego lepszego, ale to dopiero początek. O czym wy mówicie? O nazwie dla mojego napitku. O pysznej wodzie Bauma. Wcale nie mówię, że nazwa mi się nie podoba. A na pewno chętnie bym się tej wody napił. Myślałem cały czas o tej diabelskiej pogodzie. Mijaliśmy po prawej stronie figurę Chrystusa o dwóch obliczach. I akurat teraz i na nas spoglądał z twarzą ściągniętą cierpieniem, z koroną cierniową wrzynającą się głęboko w czoło. Westchnąłem, bo może była to i myśl grzeszna, nawet na pewno taka była, ale czułem się bez mała, jakbym właśnie wspinał się na Golgotę z krzyżem na ubiczowanych ramionach. Tak, upał zdecydowanie źle na mnie działał, skoro takie wyobrażenia przychodziły mi do głowy. Ale co zrobić? I tak dobrze, że nie mieszkałem w Hiszpanii czy południowej Italii. Tam bym dopiero dostał za swoje. Aż człowiek tęskni za chmurami, deszczem, zimnem i mgłą. Tyle, że jak już nadejdzie jesień, to znowu będziemy żałować, żeśmy nawet zbyt mało wygrzali się na słoneczku, kiedy była potem okazja. Wygrzewanie się na słoneczku było ostatnim, o czym bym w tej chwili marzył. Ale rzeczywiście rozumiałem uwagę mojego towarzysza i nawet zgadzałem się z nią. Bo to, czego nie mamy, a nawet mieć nie możemy, zawsze kusi silniej niż to, co trzymamy na wyciągnięcie ręki. Co prawda, kiedy usłyszałem słowo mgła, targnął mną jakiś dziwny dreszcz. Tak jakby zarówno w samym tym słowie, jak i jego wyobrażeniu było coś przerażającego, coś prowadzącego do innego świata, w którym kłębiły się nieznane ludzkości potwory. Ale jednocześnie w owym pojęciu, z którym w przedziwny sposób kojarzyły mi się strach i ból,
zapisano również dziwną tęsknotę i słodycz. Otrząsnąłem się. Co za diabli podszeptywali mi myśli o mgle. Nagle Baum przystanął. A może tak zatrzymalibyśmy się po drodze w jakiejś winiarni? Szklanka wytrawnego białego wina przyniesionego z chłodnej piwnicy albo jabłkowego cydru dobrze by nam zrobiła, nie sądzicie? Patrzył na mnie proszącym wzrokiem. Mówiliście, że nie wypijecie przed zachodem słońca żadnego trunku i ja się z tym całkowicie bezapelacyjnie zgadzam. Ale przecież cydr czy białe wino to nie żaden trunek, to tylko orzeźwiający, chłodzący napitek. A spożywać go będziemy nie w celu otępienia naszych zmysłów, lecz wręcz przeciwnie, w celu ratowniczego wydobycia ich z wywołanej upałem tempoty i w celu dodania nam sił przed wędrówką przez miasto rozpalone niczym piekielny kocioł. Pokręciłem głową w podziwie, nie tyle dla jego swady i wymowy, chociaż z całą pewnością wysławiał się całkiem zgrabnie, ale byłem zbudowany, iż chciało mu się skonstruować zdania tak finezyjnie złożone, pomimo że język kołowaciał od wdychanego żaru. Potem pomyślałem chwilę i pokiwałem głową zadowolony, że tak pięknie sformułował myśli, które i mnie przecież przebiegały przez głowę i które wydawały mi się z chwili na chwilę coraz rozumniejsze. Mądrego to aż miło posłuchać. A poza tym macie rację. Do zaułka złotników został jeszcze kawał drogi, więc warto przedtem nabrać sił. Tylko będziecie musieli stać się moim dobroczyńcą. Bo ja nawet, jak sami wiecie i widzicie, nie mam teraz własnych portek i koszuli. Ale wszyściuteńko co do grosza oddam wam w domu. Spojrzałem na niego i mimowolnie się uśmiechnąłem, bo wyglądał w tym użyczonym, niepasującym na niego płaszczu habicie na poły żałośnie, a na poły zabawnie. A groteskowego obrazu dopełniały jeszcze te jego długie wąsy sterczące na boki i spocona łysina, poczerwieniała od zmęczenia i spikoty. Oczywiście. Chętnie się na to zgodzę. A powiem wam też, że uposażenie inkwizytorów nie czyni z nich co prawda bogaczy, ale zupełnymi biedakami dziękować Bogu nie jesteśmy. Przechodziliśmy obok kościoła Świętego Krzyża, monumentalnej budowli, najwspanialszej chyba w naszym mieście. Ogromna figura Jezusa stała obok kościelnego skrzydła, zagarniając ramieniem budynek i symbolicznie biorąc go w swoją opiekę. W wolnej prawej dłoni Chrystus dzierżył miecz. Głowa naszego Pana osłonięta była rzymskim hełmem, ukrywającym policzki i nos pod złotym metalem. Jezus spoglądał gdzieś w dal, w stronę niewidocznego z naszego miejsca, ale dostrzegalnego z poziomu Jego oczu za kola rzeki. Tak musiał patrzeć na Rzym, kiedy Jego armia stała pod murami wiecznego miasta, wyrzucić Mu pod nogi imperium i obwołać go nowym imperatorem. Ale gdyby obejść ten pomnik i przyjrzeć mu się z drugiej strony, wtedy ujrzelibyśmy twarz umęczonego Chrystusa w koronie cierniowej. Oto był Jezus o dwóch obliczach. Świadectwo, iż nasz Pan najpierw dobrowolnie i pokornie wydał się na mękę, a potem z owej męki uwolnił się w chwale, by ukarać grzeszników, którzy wcześniej ośmielili się podnieść na Niego bezbożne ręce. Aptekarz zatrzymał się, przyklęknął pokornie na oba kolana i przeżegnał się wolno i uroczyście. Nie wiedziałem, czy naprawdę był aż tak pobożny, czy też chciał mi się przypodobać. A może nie miałem z jego zachowaniem nic wspólnego? Może po prostu pragnął, by obywatele naszego miasta znali go jako człowieka bogobojnego i tym bardziej mu wówczas zaufali jako mistrzowi aptekarskiemu? No cóż, zważywszy na to, że już w pierwszym tygodniu pobytu Baum wylądował w inkwizytorskim pokoju przesłuchań, to na pewno musiał teraz pilnie zadbać o podreperowanie zszarganej opinii. A z kolei, jeśli miał wrogów lub nienawistnych konkurentów,
to przecież oni już się postarają, by fakt, że aptekarz został aresztowany, rozniósł się z tu gębną plotką po całym mieście. Znając tego rodzaju plotki, świetnie zdawałem sobie sprawę, iż zostaną one nie tylko powtórzone 1000 razy, ale obraz ulegnie w nich wykrzywieniu, wyolbrzymieniu i spotwornieniu. No cóż, mojego wcześniejszego więźnia, a obecnie towarzysza wędrówki, czekała najpewniej walka o dobre imię i dobrą reputację. Byłem pewien, że nie będzie to ani łatwy bój, ani nie zakładałbym się, iż zakończy się zwycięstwem. Kiedy Baum wstał z klęczek i jeszcze raz z namaszczeniem się przeżegnał, wtedy zdecydowałem, że najwyższy czas zagadnąć go w interesującej mnie sprawie. Zobaczymy, czy powie prawdę, czy też będzie kluczył, umykał i kręcił. Oczywiście to drugie wcale nie musiało jeszcze świadczyć o winie, lecz z całą pewnością nie zaskarbiłby sobie tym mojej sympatii. No dobrze, panie Baum. Mam nadzieję, że nie bierzecie mnie za idiotę i nie sądzicie, że uwierzyłem, że nie wiecie, za co was aresztowano. Za co cię aresztowano, Jonatanie? I nie obrażaj mnie, mówiąc, że nie masz pojęcia, ani że cię to nawet nie zainteresowało, bo wtedy bardzo się pokłócimy. Gwałtownie otworzył usta, jakby chciał zaprotestować, ale zaraz potem zamknął je tak mocno, aż mu zęby szczęknęły. A nie aresztujecie mnie, kiedy się dowiecie? Nie ma dokumentów, nie ma niczyich zeznań, więc nie mam cię nawet za co aresztować. Na razie. A teraz mów. Ktoś doniósł, że otrułem ludzi. Ale przecież w życiu bym czegoś takiego nie uczynił, bo niby... A co nas w ogóle to obchodzi? Inkwizytorium nie ściga trucicieli. Niech się tym zajmują władze miasta. Jak dla mnie możesz sobie otruć nawet burmistrza, czy wytruć całą radę miejską, jeśli masz tyle odwagi, determinacji i takie upodobania. Abyś uczynił to ze zwykłych ludzkich pobudek, takich jak zemsta czy chęć zysku, a nie żeby szerzyć chwałę diabła i demonów. Uśmiechnął się wątłym uśmiechem. Napisali, że dolałem truciznę do kropielnicy w kruchcie kościoła pod wezwaniem miecza pańskiego. Ach ta. Śledztwo w takiej sprawie rzeczywiście byłoby naszym zadaniem. Ale ty nie uczyniłeś niczego podobnego, Jonatanie, prawda? Oczywiście, że nie. Ja nawet nie wiem, gdzie stoi ten kościół. Konkurencja wśród kupców przybiera czasem zatrważające rozmiary. Widzę, że u aptekarzy nie jest inaczej. W Koblencji mojego znajomka zatłukli pałkami, kiedy wieczorem wracał do domu. Tylko dlatego, że nie zgadzał się na zmowę cechu, żeby wszyscy aptekarze mieli jednakie ceny. Detlef, ten mój znajomy, miał dostęp do tańszych dostawców. Więc jakaby w podobnej zmowie była dla niego korzyść? Miałby wprawdzie wyższe zyski, ale klientów mniej. Spierał się i spierał, dyskutował, aż wreszcie koledzy z cechu uznali, że dość mają sporów i dyskusji, więc zatłukli go, kiedy wracał z szynku. Troje dzieci zostawił i żonkę, całkiem młodą. Baum westchnął ponownie. Nie wiem, czy z żalu nad rodziną zamordowanego, czy nad tym, że młoda kobieta marnuje się we wdowieństwie. Smutna historia. A medycy? Spojrzał na mnie. Myślicie, że oni są szczęśliwi? Widząc, że my, aptekarze, nie tylko przewyższamy ich w znajomości lekarstw, ale potrafimy też zręcznie zbadać pacjenta i zaordynować mu właściwą kurację? Może i nie mam uniwersyteckiego dyplomu, ale zaręczam wam, że gdybyście, co nie daj Boże, zachorowali, to doradziłbym wam lepiej niż jakikolwiek lekarz. No, proszę bardzo. Po cóż nam więc lekarze, skoro mamy aptekarzy? Baum uśmiechnął się lekko, bo na szczęście był na tyle bystry, by zrozumieć mój sarkazm. Widzicie, mistrzu inkwizytorze, ja nie poskładam połamanych kości. Nie wytnę przetoki ani hemoroidów. Wrzody może potrafiłbym rozciąć i oczyścić, ale wolałbym nie, bo mnie to brzydzi. Tak więc do takich rzeczy medycy, czy raczej chirurgowie, jak najbardziej się nadają i są użyteczni. Ja nie neguję tej użyteczności, tylko niech oni nam, aptekarzom, nie zabraniają działać.
I jakże objawia się niezadowolenie lekarskiej kompanii wobec was? Donoszą na nas do władz miast. Żądają wydania edyktów, żebyśmy nie mieli prawa praktykowania czy udzielania porad. Ot chcą, żeby nasze całe działanie sprowadzało się do ucierania lekarstw na ich zamówienie. A tak być nie może. W winiarni pod rozśpiewanym koziołkiem wysunięto na zewnątrz stół i dwie ławy. Ale ponieważ stały one w osłonecznionym miejscu, siedzący tam ludzie byli czerwoni, spoceni i niemal do naga rozebrani. Nie na tyle, by gorszyć moralność publiczną, lecz na pewno na tyle, by uznać ich za niechlujnych obwiesiów. Zresztą i tak wszyscy byli w sztok pijani. Cóż, każdy, kto nie unika trunków, wie, że ich picie, kiedy mocne słońce pali głowę, nie jest najlepszym pomysłem. Weszliśmy do wnętrza, zazwyczaj rozgwarzonego dziesiątkami podniesionych głosów, a dzisiaj, mimo wielu ludzi w środku, dużo cichszego niż zwykle. No cóż, w tym dusznym, gorącym pomieszczeniu ciężko było oddychać, a co dopiero mówić o wrzeszczeniu czy nawoływaniu. Niestety w karczmie śmierdziało niemal tak samo jak zwykle. Co osobie obdarzonej czułym zmysłem powonienia, wcale się nie podobało. Odór spoconych ludzkich ciał, brudnej odzieży oraz piwa i taniego wina bezlitośnie zaatakował moje nozdrza. Chociaż, o dziwo, dzisiaj nie wplatał się w to wszystko smród gotowanej kapusty, który zazwyczaj był tutaj więcej niż intensywny, zwłaszcza w porze popołudniowej i wieczornej. Ruszyliśmy kilka kroków w stronę szynkwasu. W kącie zalegał odwrócony twarzą do podłogi ktoś, kto albo się spił, albo zasnął, albo zasłabł, albo umarł. Ale nikomu nawet nie chciało się sprawdzić, jaki jest jego rzeczywisty stan. Z deszczu pod rynnę. To co, wychodzimy? Zostańmy już. Powiem wam, że po butelce lub dwóch to człowiekowi każda boleść mniej doskwiera. Nawet upał i duchotę łatwiej znieść, kiedy wlało się do organizmu zbawienny likwor. Jakiś mężczyzna gwałtownie wstał od stołu, wywołując głośny churgot ławy. Po czym zatrzymał się, zachwiał i runął jak długi. I tak miał tyle szczęścia, że głową nie uderzył ani w kamienną posadzkę, ani w żaden mebel, tylko w buty opojów siedzących przy sąsiednim stole. Zaraz go odepchnęli na bok, a on po chwili zebrał się w sobie, stanął na czworakach i pokasłując, tak właśnie, cały czas na czworakach, z trudem pokuśtykał w stronę wyjścia niczym jakiś miniaturowy, okulawiony konik. Podeszliśmy do szynkwasu, przy którym stała dziewka. Z bluzką rozchełstaną tak mocno, że człowiek mimo woli, zamiast spoglądać w jej twarz koloru dojrzałego wnętrza arbuza, patrzył na haftki, które wydawały się ledwo co z najwyższym trudem utrzymywać w ryzach potężne piersi. Czego? Warknęła, widząc nas. Ale zanim zdążyłem odpowiedzieć, już zobaczyłem, jak oberżysta szybciutko truchta w naszą stronę i odpycha dziewczynę tak zręcznie, że jeszcze po drodze zdążył jej dać soczystego klapsa w rozłożyste pośladki. O, czym wam mogę usłużyć, mistrzu inkwizytorze? Zapytał z miną już uniżoną i uśmiechem na twarzy. Wybaczcie, że dziewka was nie poznała, ale ona nowa. Dopiero co przyjąłem ją na służbę. Niczego sobie, dziewka. Kto ma kilka koron, ten może zabawić się z nią na pięterku, bo to pracowita panienka całkiem chętna, żeby sobie dorobić. Wyjaśnił z uśmiechem właściciel winiarni. No, ale wy to mi na bogacza nie wyglądacie. Dodał tym razem szyderczym tonem, spoglądając na Bauma surowym i krytycznym wzrokiem. Biedny Baum, i tak już czerwony od gorąca, tym razem aż posiniał z alteracji. Postanowiłem wybawić go z kłopotu. Obecny tu mistrz aptekarski Jonathan Baum, którego tak pochopnie żeście ocenili, miał niemiłą przygodę ze złodziejami. Obdarli biedaka ze wszystkiego, więc odprowadzam go do domu, żeby znowu nie przytrafiło mu się jakieś nieszczęście. Och, wybaczcie, mistrzu Baum. Głos oberżysty zmienił się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Skoro mistrz Maderdin was zna i wam pomaga,
to mogę wam zaoferować kredyt na wszystko, na co zechcecie. Również na usługi tej figlarnej trzpiotki. A panienka jest warta grzechu. Zapewniam was z doświadczenia. Może kiedy indziej. Wielkie nieszczęście z tymi złodziejami, wielkie. A dużo waszej łaskawości ukradli? Ile ukradli, tyle ukradli. Nie twoja sprawa. Rzekłem ostro, a on niemal rozpłaszczył się na kontuarze. Czym mogę w takim razie usłużyć szanownym dostojnościom? Polewką piwną, pulpetami z kaszą? Zwariowałeś? Wszyscy mi tak właśnie dzisiaj odpowiadają, kiedy zaproponuję im jedzenie. Co za okropny dzień. A następne nie będą lepsze. A? Skąd wiecie? Naprzeciwko siedziby inkwizytorium żebrze pewien dziadyga. O, dobrze go znamy od dawna. I ów starzec ma taką właściwość, że kiedy ma przyjść deszcz, to tak go łamie w kościach, że tylko jęczy i ledwo czołga się z bólu. A dzisiaj rano sam widziałem, jak przemykał po naszej ulicy rączoniczym rozbrykany jelonek. O mój Boże! Nie dość nam upałów, to jeszcze przyplątał się ten piekielny kaszel. Jak nie sraczka, to urok. Wybaczcie, mistrzu Madderdin. Nie ma co wybaczać, szczera prawda. Kaszlą i kaszlą. Niektórzy to tak się duszą, jakby mieli ducha razem z trzewiami wycharczeć. Żeby tylko z tego nie było jakiegoś nieszczęścia. Już nawet ten kaszel ludziska przezwali kaszlicą, że niby to nowa choroba za nasze grzechy i na nasze skaranie. Słyszeliście, że tak właśnie jest? Że taka jest trwoga w ludziach, wielmożni panowie? Nic się nie stanie. Odparłem już zniecierpliwionym tonem, bo ostatnie, o czym marzyłem w tym zatęchłym, gorącym wnętrzu, to rozprawianie o kaszlu. Ale oberżysta zdążył jeszcze wtrącić. Wam to łatwo mówić, bo jak przyjdzie co do czego, to nie wam zamkną karczmę, ani nie was obłożą nowymi podatkami. Niby jakimi nowymi podatkami? Ożywił się nagle Baum i na jego twarzy pojawił się niepokój. A bo to wiadomo, co władza wymyśli. Ustanowią podatek od tych, co kaszlą, albo od tych, co nie kaszlą, albo na leczenie tych, co kaszlą. Władza zawsze wymyśli coś takiego, żeby z byle jakiego powodu nas, nieborządka, obedrzeć z gotówki razem ze skórą. Dość tych narzekań. Co ty sobie myślisz, że przyszliśmy tutaj wysłuchiwać twoich wywrotowych jęków? Zmierzyłem go spojrzeniem, pod którym aż się skulił. To co w takim razie mam podać, jaśnie wielmożnym panom? Przynieś dzbanek lodowatego białego wina prosto z piwniczki. A jak tylko zobaczysz, że kończymy, podaj kolejny. I rób tak, póki nie powiemy, żebyś przestał. Wydaje mi się, że szczerze polubię wasze towarzystwo. Oberżysta zawołał usługującego chłopaka, młodzieńca rozrośniętego w barach, o poczciwej, tępej twarzy osiłka, który kiedy każą mu kogoś zatłuc, to zatłucze. I nie zadaje głupich pytań, takich jak po co, na co, czy aby na pewno. Polecił mu odpędzić gości od ostatniego stołu, żebyśmy mogli sobie z Baumem wygodnie usiąść, nie niepokojeni przez hołotę. Osiłek wykonał zadanie z głęboką powagą i zaangażowaniem. Odegnał podpite towarzystwo. Bez żadnej przyjemności czy zarozumialstwa, lecz po prostu z widocznym poczuciem cichego zadowolenia z dobrze wypełnianego obowiązku. Potem jeszcze brudną ścierą przetarł blat stołu, skinął nam głową i odszedł z powrotem w stronę szynkwasu. Widzę, że odwiedzenie karczmy w towarzystwie mistrza świętego oficjum ma wiele uroku. Zauważył pogodnie Baum. Potem usiadł i oparł się o ścianę z błogim wyrazem twarzy człowieka, który czeka na jakieś prawdziwie przyjemne zdarzenie i jest pewien, że nic nie przeszkodzi w zdarzenia tego nadejściu. Oczywiście los bywa złośliwy i czasami tak się układa, iż podobne nadzieje oraz oczekiwania zostają srodze zawiedzione. Lecz na szczęście wcale się tak nie stało tym razem. Karczmarz uwinął się szybko i postawił przed nami dzbanek wina, które było tak chłodne, iż cynowe naczynie również mocno od niego pochłodniało i spociło się zimnymi kropelkami błyszczącymi na metalowej powłoce. Nie chrzciłeś? Spojrzałem na niego badawczo. A gdzieżbym śmiał? Oburzył się i przyłożył dłoń do piersi. Spróbowałem. Zimne,
Cierpkie wino rozlało mi się po języku i podniebieniu niczym orzeźwiający eliksir. Rzeczywiście nie chrzciłeś. Bo ja rozumiem, że karczmarz chrzci piąty czy szósty dzbanek wina, kiedy większość pijanych już nie wie nawet, co pije. Ale chrzczenie pierwszego dzbanka uważam za wyjątkową bezczelność. Wam to ja nawet szóstego nie chrzczę. Wyznał ze szczerym przekonaniem i gorącym uczuciem. Cóż, postępował tak bynajmniej nie dlatego, że darzył mnie szczególnie wielką przyjaźnią, lecz dlatego, że na początku mojej służby w mieście odbyliśmy krótką, chociaż konkretną pogawędkę na temat rozcieńczania wina inkwizytorem. Po tej rozmowie, czy raczej lepiej mówiąc, po pewnego rodzaju dobitnym monologu, podobna przygoda nie zdarzyła się nigdy więcej. Pierwszy dzbanek wypiliśmy z Baumem szybko i w milczeniu, spoglądając tylko jeden na drugiego z uśmiechem oraz zadowoleniem. Karczmarzowi trzeba przyznać, że z doniesieniem drugiej kolejki nie czekał, aż opróżnimy kubki, a poradzenie sobie z tą porcją poszło nam równie sprawnie, choć tym razem oprócz uśmiechów pozwoliliśmy sobie na zadowolone komentarze. Zimne. Aż zęby cierpną. Skończyliśmy drugi dzbanek, a trzeci pojawił się na stole, kiedy dopijaliśmy ostatnie krople. I wtedy miałem już wrażenie, że zaduch w izbie nieco się zmniejszył, a i gorącość trochę ustąpiła. Z tym większą przykrością pomyślałem, że trzeba będzie w końcu opuścić to przytulne miejsce i udać się do zaułka złotników. Podzieliłem się z Baumem smutnym przewidywaniem przyszłości, a on również się wtedy zasępił. Ale już po chwili twarz mu się rozpogodziła i nawet zaklaskał. Mistrzu Maderdin, nie mam co prawda jeszcze w domu ani wina, ani cydru, ani żadnego innego trunku, ale zabierzemy stąd tyle zapasów, żeby starczyło nam zarówno na podróż, jak i na wzmocnienie sił, kiedy już dojdziemy do celu. To jest znakomity pomysł, panie Bachu. Nie tylko błyskotliwy, ale pozwalający nam myśleć o przyszłości nie ponuro, lecz z pogodną nadzieją. O właśnie. Ach, widzicie, bo zapomnę, co wam chciałem powiedzieć. A chciałem powiedzieć tyle, że muszę wam przyznać, że ładnieście wykazali temu młodzieńcowi z inkwizytorium, że słuchanie porybów serca nijak ma się do rozsądnego myślenia o życiu. Kierowany dobrymi intencjami, popełniłem kiedyś pewien błąd, pewną nieroztropność. A ta nieroztropność kosztowała życie wielu ludzi. Od tego czasu staram się pilnie rozmyślać, jakie konsekwencje niosą za sobą nasze decyzje. Nie konsekwencje na dziś, ale na pojutrze. Mało kto dzisiaj myśli dalej niż własny nos i z większym wyprzedzeniem niż jeden dzień. I tak to się stało, że wysączyliśmy dzbanek trzeci, czwarty oraz szósty, a przy siódmym głowiliśmy się, gdzie na gwoździe i ciernie zapodział nam się właściwy dzbanek piąty. Przy ósmym doszliśmy do wniosku, że oberżysta chyba nas oszukał i dobrodusznie się spieraliśmy, czy złoić mu skórę na miejscu w karczmie, czy też zabrać go do inkwizytorium i tam przesłuchać z zastosowaniem narzędzi. Ożywioną dyskusję przerwał nam Andreas Wittler, który z zaaferowaną miną przepchnął się przez ciżbę i wcisnął między mnie a ścianę. A cóż ty tu robisz? Zapytałem, bo nie wyglądał mi na chłopca, który chciałby bywać w takich miejscach jak rozśpiewany koziołek. Byłem w pobliżu. Powiedziano mi, że tu jesteście. To pomyślałem, że musicie koniecznie dowiedzieć się, co i jak. W takim razie mów, skoro już jesteś. Wittler rozejrzał się nerwowo, łypnął podejrzliwie w stronę Bauma, który jednak zdawał się wcale nie zwracać na nas uwagi, po czym zbliżył usta do mojego ucha i wyszeptał wiadomość. Jesteś pewien? Żebym na miejscu skonał, jeśli to nieprawda. Jego własna żona powiedziała, co się stało. Dziękuję, że mi o tym doniosłeś, Andreasie. No dobrze. Nic z tym dzisiaj nie zrobimy. Chcesz nam towarzyszyć przy winie? O nie. Za waszym pozwoleniem. Jeżeli nie macie nic przeciwko temu, to chciałbym stąd jak najszybciej wyjść. Z Bogiem więc. Skinąłem mu głową na pożegnanie. Tak więc mogłem wrócić do towarzystwa aptekarza,
który zresztą okazywał się kompanem nie tylko wesołym, ale zdumiewająco odpornym na trunkowe przygody. Zazwyczaj tak się sprawy układają, że jeśli inni ludzie próbują dotrzymać pola waszemu uniżonemu słudze na arenie pijackiej bitwy, to dość szybko padają nieprzytomni lub co najmniej potężnie otumanieni. Tymczasem Baum trzymał się świetnie. Język co prawda nieco mu się plątał i ze słów mistrzu Maderdin zrobił tak dziwną hybrydę, iż w świecie gramatyki mogłaby uchodzić za słonia z tułowiem wilka i głową lwa, ale zdawał się myśleć całkiem trzeźwo. A kiedy szedł do wychodka, przewrócił się tylko raz. I to nawet wcale nie z opilstwa, lecz tylko dlatego, że potknął się o czyjeś wyciągnięte nogi. Wrócił do mnie, zasłaniając sobie jedno oko dłonią i klapnął ciężko na ławę. Od razu widziałem, że świeże powietrze w drodze do wychodka mu nie posłużyło. Ośmiej się propać, powiedział i odjął rękę od twarzy, wpatrując się we mnie mętnym wzrokiem. Iść tam. Aha, gotów, rzekł oberżysta, zabierając ze stołu naczynia i przyglądając się Baumowi, który wydawał się nie zauważać jego obecności. A wy co, mistrzu Maderdin, trzeźwi jak szczygiełek? Z tym szczygiełkiem bym nie przesadzał. Powiedz, no, ile żeśmy wychlali? A kto płaci rachunek? Któż może płacić? Pewnie, że on. No to niech będzie i 11 dzbanków. Oczywiście pamiętałem doskonale, że osuszyliśmy 8 dzbanków. Lecz skoro miał płacić Baum, to jemu już zostawiłem ewentualny problem spierania się o liczby. Wyszło więc po 4 garnce białego wina na głowę. Oczywiście zdarzyło się, że pijałem więcej, ale i tak dzisiaj poradziliśmy sobie całkiem chwacko. A teraz pomyślcie, moi mili, czy dalibyście radę 4 dzbankom wody? Oczywiście, że nie. Człowiek miałby dość po pierwszym, a z winem jakoś całkiem inaczej sprawy się miały. No dobrze. Policz za 11 dzbanków, ale wyślesz teraz za nami swojego posługacza. Niech mi tego mojego mistrza aptekarskiego doniesie do jego domu, bo przecież sam nie będę go dźwigał na grzbiecie. No, słusznie. I jakby to wyglądało? Zupełnie nie wypada, mistrzu, żebyście sami się trudzili. Zwłaszcza, że... Przeciągnął spojrzeniem po Baumie, który spał, opierając głowę na blacie. Może on nie jest wysoki, ale widzi mi się, że swoje waży. Kiedy przyszło co do czego, okazało się, że osiłek usługujący w karczmie spisuje się znakomicie. Pochylił się, chwycił Bauma w pasie i przerzucił go sobie przez ramię. A wszystko to z taką lekkością, jakby aptekarz nie był człowiekiem z krwi i kości, lecz workiem puchu. Prawą dłonią przytrzymywał Bauma, by ów się nie zsunął, a lewą rozdał jeszcze 2 tak potężne kuksańce ludziom zagradzającym mu drogę, że polecieli 1 pod stół, a 2 na ścianę. Na miecz pana! Tęgi chłopak! Przejdźcie, no! Bóg dał mu nadmiar w muskułach, bo w rozumie sporo odebrał. Co stoi? Ale dobry z niego pachołek. Posłuszny i grzeczny. Przejdź, no! Tyle, że je za 3. Nie widzisz. Podejrzewam, że wam się to zwraca. No. Chcieli go do cyrku kupić, ale nie sprzedałem. Po pierwsze, szkoda chłopaka dawać do obcych. A po drugie, tak jak mówiliście, on mi się opłaca. Bo niech mi kto zacznie tu awantury robić. Ha, ha, ha. Zaraz szast prast i jest porządek. I już po wszystkim. Tylko parę łbów rozbitych. To też powiem wam, że i ludzie chętniej do mnie przychodzą, wiedząc, że im byle kto z byle powodu nie połamie u nas kości. A że chłopakowi wszystko jedno, co zje, aby tylko dobrze napchać kałdun i chętnie dojada resztki po gościach, to nie kosztuje mnie aż tak wiele. I to była właśnie współpraca, co się zowie. Oberżysta miał na posługi siłacza, a siłacz miał pełny brzuch i gdzie spać.
Chciałbym powiedzieć, że kiedy odemknąłem drzwi gospody, to owionął mnie podmuch świeżego, chłodnego wietrzyku. A kiedy wyszedłem za próg, to z przyjemnością wciągnąłem w płuca orzeźwiające wieczorne powietrze. Niestety, nic takiego się nie wydarzyło. Na ulicy było nadal duszno, gorąco i parno. A jedyne, co się zmieniło, to fakt, że teraz było już ciemno. Czy ściślej mówiąc, prawie ciemno, gdyż księżyc jaśniał silnym blaskiem na bezchmurnym niebie i wszystko było świetnie widać na wiele kroków. No i jeszcze jedno. Spotężniał odór moczu i odchodów. Otóż goście gospody, wychodząc za potrzebą, nie chcieli fatygować się w stronę wykopanego na tyłach budynku dołu, tylko lali i srali przy ścianie, zaraz niedaleko drzwi. Podłe miasto. Jezyskie. Odezwał się Baum zduszonym głosem, zwisając z grzbietu osiłka. No proszę, a więc nie tylko był przytomny, ale nawet zachował świadomość umożliwiającą mu udzielanie rozumnych komentarzy. Miał mocną głowę ten mój nowy kompan. To trzeba mu było przyznać. A no jak wszystkie. Czasami myślę, że zamieszkałbym chętnie w jakiejś chatce nad Alpejskim jeziorem i co rano oddychałbym krystalicznym powietrzem, a także zażywał orzeźwiającej kąpieli. Sypie się nosiło. Pewnie tak. Ale warto byłoby chociaż spróbować. Jeszcze tuż za progiem dopadła nas posługaczka z lampą w dłoni i zawołała do osiłka. Jaki ty głupi! Wychodzisz bez lampy w noc. I to w dodatku z jaśnie panami. Pogroziła mu pięścią, ale raczej żartobliwie niż ze złością. Osiłek zapewne potrafiłby zgnieść tę dziewczynę w jednym uścisku, czy powalić jednym uderzeniem, ale opuścił tylko głowę ze skruchą i wziął od niej lampę. Trzymaj, tylko nie stłucz i przynieś z powrotem, bo ci skórę wygarbuję. Będę uważał. A co się mówi? Że bardzo dziękuję. No. Poklepała go z zadowoleniem, niczym tępego konia, który jednak zaskoczył właściciela niespodziewaną rozumnością. Potem cofnęła się do karczmy, a my ruszyliśmy dalej. Ale już po kilku krokach... Poszukajcie, poszukajcie. Co tam, panie Baum? Śpijcie sobie spokojnie. Ziemia. Gestem kazałem chłopakowi opuścić aptekarza na ulicę. Będzie żygał. Zaryzykowałem przypuszczenie. Baum stanął na chwiejnych nogach, zakołysał się, a potem spojrzał na mnie surowo. Usłyszał organizm. Sprostował. Potem marynarskim krokiem odszedł w stronę muru i z impetem wsadził sobie palce do gardła. Sądząc po długości procedury oraz po dochodzących nas odgłosach przypominających ryk jakiegoś rozwścieczonego bólem zwierzęcia, to oczyszczanie organizmu Jonathana Bauma nie było byle jakim zadaniem. Wreszcie skończył, otrząsnął się mocno i odwrócił w naszą stronę. W świetle lampy niesionej przez osiłka widziałem jego pobladłą twarz, ale oczy nabrały dawnej bystrości. Wzięliście może wino? Ano wziąłem. Chociaż nie jestem pewien, czy to dla was dobre lekarstwo w tej chwili. Tylko wypłuczę usta. Wyciągnąłem butelkę zza pazuchy, odkorkowałem i wręczyłem mu. Baum powąchał, skrzywił się, potem wziął solidny łyk, głośno przepłukał usta i odplunął na bok. Powtórzył tak jeszcze dwa razy. A za kolejnym razem wina już nie wypluł, tylko przełknął. Odetchnął głęboko i uśmiechnął się do mnie uśmiechem, może zmęczonym, ale jednak zadowolonym. Jak pierwszy łyk wszedł, to i następne wejdą. Ogłosił i mocno już teraz przechylił flaszkę do ust. Potem oddał mi ją, opróżnioną dokładnie do połowy. Macie świetne wyczucie. A potem cóż było robić? Przecież nie będę szedł z pustą do połowy butelką w dłoni, więc wysączyłem ją w kilku łykach. Odetchnąłem głęboko i spojrzałem na aptekarza. Idziecie pieszo, czy wskakujecie na swojego konika? Pieszo, pieszo. Myślicie, że to przyjemnie tak wisieć na nim głową w dół?
przecież ja nosem waliłem w jego tyłek. Ruszyliśmy. A chłopak, który do tej pory stał nieruchomo, jakby ani nasza obecność, ani nasza rozmowa kompletnie go nie dotyczyły, ruszył za nami. Widać miał przykazane, by nas doprowadzić do samej apteki i zamierzał się tego polecenia trzymać. Zresztą bardzo dobrze, bo sam jego wygląd, sama jego postura mogły dawać wiele do myślenia amatorom szybkiego nocnego zarobku. Weilburg był raczej spokojnym miastem, no chyba, że skręciło się nocą w kierunku doków albo w stronę magazynów, albo weszło na ulicę z tanimi kamienicami czynszowymi, albo po prostu miało się pecha. Niezbyt bezpiecznie było też na rzecznym nabrzeżu, a i w paru miejscach znajdujących się w cieniu miejskich murów należało raczej uważać. Ale tak w ogóle to miasto było całkiem przyjazne. Jeśli tylko znało się kilka jego mroczniejszych sekretów. Nie wiem, czy ze względu na obecność tego potężnie zbudowanego chłopaka, czy po prostu z uwagi na spokojną, bardzo jasną noc, doszliśmy do kamienicy kupionej przez Bauma nie tylko bez żadnych przygód, ale i bez cienia możliwości, że przygoda mogłaby się w ogóle zdarzyć. Raz tylko w oddali zobaczyliśmy światła lamp, usłyszeliśmy gwar rozmowy mężczyzn z patrolu i rum, rum, zadudniły na bruku ich podkute buty. Kiedy stanęliśmy przed drzwiami apteki, chłopak chciałby słowa odejść, ale zatrzymałem go. Poczekaj no. Masz. Napij się za nasze zdrowie. Pokornie wam dziękuję, mistrzu inkwizytorze. Ale że ja nie piję, to chociaż sobie jedzenia nakupię, bo taki już jestem, że ile by mi nie dali, to zawsze mi mało. A potem odszedł, stawiając długie kroki, pogwizdując wesoło i machając latarnią. Ech, być taką prostą naturą. Co takiemu potrzebne do szczęścia, oprócz najedzenia się do syta? Byłoby to ciekawe doświadczenie. Dać mu jeść, ile chce, i wtedy zobaczyć, jakie obudzą się w nim następne potrzeby, kiedy odczuje już błogą sytość. Jestem pewien, że jak każdy samiec, kiedy się naje, będzie chciał kopulować. Słusznie. A co dalej? Znam wielu takich mężczyzn, którym owe dwa zajęcia, jedzenie i kopulacja, wystarczają na całe życie. Więc nie sądzę, żeby ów chłopak, natura więcej niż prosta, zechciał czegoś więcej. Pewnie macie rację. A zauważcie też, że kobiety, choćby nawet takie całkiem proste, to w odróżnieniu od najprymitywniejszych przedstawicieli naszej płci, zazwyczaj więcej od życia pragną niż tylko konsumpcja i kopulacja. Tak właśnie jest. Mówię wam, że kobiety są jakoś tak całkiem inne, że aż dziw bierze czasami, że jesteśmy gatunkiem zrodzonym z tej samej Bożej woli. Słyszałem, jak alpejscy górale twierdzą, że pra-matka Ewa nie została wcale uczyniona z żebra praojca Adama. Tak? A z czegóż to? Mówią ci górale, że pies porwał Adamowe żebro i trzymając je w pysku, niemal zdołał uciec z raju. Ale Pan Bóg zdążył jeszcze zatrzasnąć wrota i w ten sposób obciął psu koniuszek ogona. Więc chcąc, nie chcąc, stworzył Ewę z tego właśnie uciętego psiego ogona. Nie mają ci górale chyba wysokiego mniemania o swoich kobietach. Chyba nie. Kamienica, w której Jonathan Baum urządził aptekę, stała w zaułku, ukryta przed miejskim zgiełkiem, co powodowało, iż nie można było do niej wejść prosto z ulicy,
ale też aptekarz chyba nie liczył na byle jaką przypadkową klientelę, lecz miał zamiar pozyskać sobie ludzi majętnych, którzy doskonale by wiedzieli, po co przychodzą. Mieszkanie mam nad samą apteką, żeby wszystkiego przypilnować jak należy. Wynajęliście pomocnika? Na razie, jak wam mówiłem, mam tylko stróża. Ale czekam na ludzi mających przybyć z Koblencji. Diabli wiedzą, czy jest w środku. A co zrobimy, jak go nie będzie? Pójdziemy z powrotem do Koziołka? Wola Boża! Na szczęście nie musieliśmy się jednak głowić, co zrobić ze sobą w przypadku nieobecności stróża, gdyż po kilku solidnych uderzeniach i kopnięciach, a pięści i nogi Baum miał, jak zauważyłem, całkiem silne, usłyszeliśmy zrzędliwy głos, człapanie, a potem ktoś zaczął głośno i już wyraźnie wyklinać nas od plugawych sodomitów, zawszonych małp, kurwysynów, czartowskich bękartów, obrzyganych świniopasów i trędowatych wylęganic. Baum słuchał tego i na policzki wypełzł mu rumieniec. Oczywiście nie z zawstydzenia, ale ze wzburzenia. No i chyba nie był do końca pewien, jak ja zareaguję na taki potok plugawych wyzwisk. Tak naprawdę jednak nic mnie to nie obchodziło, bo niby dlaczego miało mnie obchodzić? Co ma do powiedzenia jakiś stary stróż, który nawet nie wie, kogo przeklina? Wreszcie, kiedy dozorca stanął przy samym progu, Baum, głosem silnym, lecz zjadliwym, wytłumaczył mu, kto czeka na otwarcie drzwi. Jeśli sądził, że stróża to obejdzie, bardzo się pomylił. Starzec co prawda wpuścił nas do środka, ale wymruczał tylko, że jest późno i porządni ludzie o tej porze śpią we własnych łóżkach, a nie włóczą się po ulicach jak jakieś byle przechodki, zwłaszcza kiedy są szanowanymi inkwizytorami i aptekarzami. A potem, kiedy już skończył, po prostu wręczył klucze Baumowi, odwrócił się i odczłapał w głąb domu. Mój towarzysz pokręcił głową, nic jednak nie powiedział, rozumiejąc chyba, że żadne słowa w niczym nie pomogą. Zamknął starannie drzwi, sprawdził, czy rygle są solidnie dociśnięte i machnął ręką. Chcecie się rozejrzeć? Wierzę wam na słowo, że nie robicie niczego niezgodnego z prawem. To wejdźcie, proszę. Odpocznijcie sobie po wędrówce przez miasto. Macie jeszcze jakąś butelczynę? Nawet dwie. Ha! Nie wypada, żebyście wracali przez całe miasto z ciężarem, prawda? Też sądzę, że te flaszeczki trzeba opróżnić, bo jeszcze się rozbiją i będzie bieda. Oczywiście, jak chcecie, możecie spać u mnie. Łóżko mam na razie tylko jedno, ale chętnie wam je oddam. Dla mnie nawet siennik na podłodze będzie lepszy niż te wasze podłe lochy. O, panie Baum, nie widzieliście jeszcze prawdziwie podłych lochów, skoro nasze wygodne uzdrowisko tak brzydko przezywacie. Ale życzę wam też, abyście nigdy nie przekonali się o tym, że są gorsze miejsca od weilburskiej celi. Ech. Westchnął tylko, a potem potrząsnął głową i spojrzał na swoje ramiona, tułów i nogi takim wzrokiem, jakby widział je pierwszy raz w życiu. Dajcie mi chwilę, mistrzu Maderdin, żebym się przebrał. A jeśli w tym czasie otworzycie butelki i nalejecie nam obu wina, to wielką przysługę oddacie światu. Baum zniknął na chwilę. Rzeczywiście, z przebieraniem uwinął się naprawdę szybko. Zresztą nie musiał się przecież stroić. Mówiliście, że zatrudnicie jakichś pomocników. O tak, a raczej już zatrudniłem. Bo czeladnik i uczeń powinni być tu za dzień, dwa. Dobrzy chłopcy, znam ich od dawna. Bo wiecie, jak jest w moim fachu. Człowiek musi dbać nie tylko, żeby jego pomocnik go nie okradł, ale również, żeby mu nie wytruł klientów, mieszając złe mikstury. Albo podając nie temu, co trzeba, bądź nie takie, jak trzeba, lekarstwo. Bo wtedy zamiast zadowolonego klienta możecie mieć klienta zagniewanego.
albo i trupa. Przykra sprawa. No, przykra. Zwłaszcza, że można stracić reputację, majątek, a jak źle pójdzie, to i wolność, albo życie. Z jakich powodów przenieśliście się? A właśnie, nie dosłyszałem. W jakim mieście poprzednio praktykowaliście? W Koblencji. I tam właśnie został mój brat. W naszej wspólnej aptece. Ta tutaj też należy do nas obu. A jak Bóg da, założymy trzecią. Jeśli tylko szczęśliwy los i doświadczenie pozwolą, żebyśmy znaleźli uczciwego wspólnika. A więc działaliście w Koblencji. No cóż, przenosząc się do nas, można powiedzieć, że z wielkiego jeziora przeskoczyliście do płytkiego stawu. Wszędzie da się zarobić pieniądze. Czasem mniejsze, czasem większe, ale wszędzie. I nie ma złych miejsc na handel. Są tylko źli kupcy. Oczywiście przesadzał. Bo trudno sobie wyobrazić, by człowiek chcący zarobić wielki majątek i zdobyć rozgłos, ulokował się w małej wioseczce. Niemniej rzeczywiście zbyt wielu ludzi skarżyło się na niesprzyjające okoliczności, kiedy wina za klęski, jakie ponosili, tak naprawdę tkwiła tylko w ich głupocie lub lenistwie. Pamiętam pewnego dramatopisarza, który głośno i najczulej wychwalany z uwagi na swój niewątpliwy kunszt, rzekł wreszcie: to prawda, że Bóg nie poskąpił mi talentu. Ale kiedy wy smacznie śpicie pod pierzyną, wtedy ja siedzę w pracowni nad nową sztuką. A kiedy wy zapadacie w drzemkę po leniwym dniu i obfitej kolacji, wtedy ja zasypiam ze zmęczenia z głową na stole. I chociaż może człowiek ten przesadzał, a nawet przesadzał na pewno, gdyż sam znałem artystów, co do których nie wiedziałem, kiedy znajdują czas na materię twórczą, ponieważ ciągle tylko chlali, żarli, hazardowali i zadawali się z dziwkami, to jednak naprawdę warto było pamiętać, że Bóg dał ludziom talenty wedle swego osądu i upodobania. Ale w jaki sposób ci obdarowani korzystali ze swych umiejętności, to już była kwestia ich wolnej woli. I albo ta wolna wola pchała ich ku sławie i bogactwu, albo wręcz przeciwnie, ku ponuremu rozmyślaniu nad nieudanym życiem, które przecież mogło, a nawet powinno być tak piękne. Porozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Baum trochę mnie wypytywał o rajców miejskich, a ja nie widziałem powodów, by nie wyjawić mu tego, co wiedziałem. Gawędziliśmy również o chorobach i o lekarstwach i o tym, jak dziwne czasem bywają przypadki niespodziewanego wynalezienia specyfiku na jakąś chorobę i jak wielki majątek można zbić na takim medykamencie, jeśli tylko przekona się ludzi, że naprawdę on leczy. A wiecie, że opracowałem kiedyś receptę na bardzo smaczny i słodki syrop na kaszel. Co ciekawe, był również bardzo skuteczny. Ale posłuchajcie, co się dalej stało. Otóż nikt go nie chciał ode mnie kupować. Czemu? Skoro pomagał? Bo lekarstwo tylko wtedy jest uważane za dobre, kiedy paskudne w smaku. Tak przynajmniej sądzi ten złożony z profanów wulgarny motłoch. No to dodałem kilka składników psujących smak i zapach, a wtedy cały zapas syropu wyprzedałem na pniu. W tej całej dziwnej sytuacji przyznam jednak, że zręcznie znaleźliście wyjście, żeby samemu nie stracić, a ludziom jednak pomóc. Od jutra zacznę sprzedaż tego syropu w naszym mieście. Wynajmę kilku chłopaków, żeby biegali po ulicach i krzyczeli, że u Bauma można kupić lekarstwo na kaszlicę. Na kaszlicę? Co za nazwa? Nazwa jak nazwa. Dobrze obrazująca przebieg schorzenia. Zgodzicie się ze mną, prawda? Od razu schorzenia. Wiecie, jak to jest. Może jutro, pojutrze, wszystko ludziom przejdzie. Za waszym pozwoleniem, mistrzu Maderdin, ale tak sprawy nie działają. Jeśli w zatłoczonym pokoju jeden człowiek jest chory na katar, to za parę dni chorych będzie kilku, a może i wszyscy, którzy z nim byli. Ta kaszlica, mówię wam i jestem tego pewien, dopiero zaczyna się sadowić w Weilburgu. Nie brzmi to dobrze. Ale wasze syropy
nie jest lekarstwem na nią, prawda? Lekarstwo to jest, ale na kaszel. Syrop łagodzi kaszel, a przez to i cała kaszlica wyda się mniej dolegliwa. Niemniej ludziom wasz syrop nie pomoże na samą chorobę, a zaledwie na jeden z jej objawów, którym jest kaszel. I jak rozumiem, będą chorować, a nawet umierać, niezależnie od tego, czy wypiją wasz syrop, czy nie. Umierać? Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś umarł na tę chorobę. Chociaż niczego nie można wykluczyć. Póki nie dokonamy dokładnych obserwacji ludzi, którzy przechorowali ją od początku do końca. Nasz kat dzisiaj umarł. Ten, którego widzieliście u nas w celi. Matko Boska bezlitosna. To o tym szeptał wam na ucho w karczmie ten wasz chłopak. Ano o tym. Paskudna sprawa, ale wiecie, jak jest z chorobami. A powiem wam to jako praktyk. Wiecie? Otóż powiem wam, że z czego jeden otrząśnie się jak pies po kąpieli, to drugiego wykończy na amen. Więc może ten wasz kat był po prostu słabego zdrowia i tyle? Może i tak. No nic. Kto ma umrzeć, ten umrze, a kto przeżyje, ten będzie żył. Ale powiem wam tylko, że po moim syropie, nawet jak poumierają, to przynajmniej w lepszym humorze, bo ze zdecydowanie lżejszym i mniej bolesnym kaszlem, a odjąć umierającemu człowiekowi trochę cierpienia, to przecież również zasługa. Nie mam racji? Z całą pewnością macie. Niemniej radziłbym wam nieco zmienić formułę pochwały waszego specyfiku. A to czemu? Bo jeżeli zaczną ciężko chorować lub nie daj Boże umierać, ci, którzy wypili wasz syrop, a uwierzyli i oni, i ich rodziny, że są już bezpieczni, to domyślacie się, że może was spotkać najdelikatniej mówiąc nieprzychylna reakcja z ich strony. Aptekarze zawsze trochę, wiecie, koloryzują. Wiem o tym doskonale. Ale lepiej nie robić tego w mieście, którego mieszkańcy są wystarczająco przestraszeni, że ta kaszlica to coś więcej niż zwykły kaszel. I Bóg raczy wiedzieć, czy nie zmieni się w jakąś wściekłą epidemię. W takich chwilach myśli ludzi histerycznie miotają się od nadziei poprzez rozczarowanie, aż do wielkiego gniewu. A w trudnych czasach, kiedy śmierć widzimy na wyciągnięcie ręki, musicie przyznać, że zarówno nadzieje są wielkie, jak i wielki jest gniew, kiedy te nadzieje nie zostają spełnione. Dziękuję wam za radę i zastosuję się do niej. Ale znajdę złoty środek między waszą koncepcją a moją. Bo oto umyśliłem sobie, że uczynię tak. Na mojej aptece wywieszę wielki szyld: tu w sprzedaży jest cudowny syrop Bauma łagodzący kaszel. Ale chłopakom na mieście każę dalej krzyczeć, że Baum sprzedaje lekarstwo na kaszlicę. Bo przecież co tam sobie pokrzykują jakieś uliczne urwisy, to ja za to w żadnym razie nie odpowiadam. Cóż, zobaczymy, co wam z tego wyjdzie. W obliczu zagniewanego i niepiśmiennego tłumu życzę wam szczęścia w tłumaczeniu, że sprzedając im ten syrop, mieliście na myśli coś kompletnie innego, niż oni sądzili. Ale to wasze życie i wasza sprawa. Wreszcie, kiedy osuszyliśmy ostatnią butelkę, a aptekarz znowu sprawiał wrażenie całkiem trzeźwego, wstałem, by się pożegnać. Wybaczcie, ale nie lękacie się iść sami przez miasto? Wiem, że jesteście inkwizytorem. Tyle, że jak ktoś da wam w ciemności pałką w głowę, to przecież nie będzie przedtem dopytywał, kim jesteście. Z Bożą pomocą jakoś uniknę kłopotów. Odparłem. Bo skoro w przeszłości zdarzało mi się przemierzać nocami zaułki Koblencji czy Hesse-Rhonu, to czemu miałbym się bać spokojnego Weilburga? Poza tym miałem w rękawie obciążoną ołowiem pałkę, przy pasie długi kordelas z hiszpańskiej stali, a w nogawicy buta sztylet ostry jak igła. Do tego w kieszeni mojego kaftana spoczywał woreczek z szerskenem. A to naprawdę podła trucizna. Sypnięta w twarz powoduje przeraźliwy ból
i nie dające się ukoić pieczenie oczu. A kto zacznie wtedy trzeć powieki, ten najpewniej na zawsze pożegna się ze wzrokiem. Poza tym nasi edukatorzy z prześwietnej Akademii Inkwizytorium rozumieli, że funkcjonariusze świętego oficjum będą musieli mierzyć się nie tylko z czarownikami, demonami czy wiedźmami, ale też po prostu ze złymi ludźmi. Dlatego oprócz korzystania ze świętej mocy modlitw oraz potęgi relikwii, uczono nas również zasad walki wręcz. A w tej dziedzinie wasz pokorny i uniżony sługa należał raczej do prymusów niż do cymbałów z oślej ławki. Dziękuję wam bardzo, żeście mi pomogli. Aż strach pomyśleć, co by się ze mną stało, gdyby nie wy, gdyby nie wasza uczciwość i poczciwość, mistrzu Madderdin. Jeśli nie zrobiliście niczego złego, nie musicie się o nic martwić. Zbadam waszą sprawę z najwyższą pieczołowitością i życzliwością. Wyciągnął do mnie rękę i porwał moją dłoń, zanim zdążyłem zaprotestować, wciskając mi w palce kiesę, która była tak nabrzmiała, że aż monety w niej nie brzęczały. Zajmijcie się mną i moimi sprawami, mistrzu Madderdin. Dobrze mieć przyjaciela, kiedy jest się obcym w obcym mieście. Panie Baum, jeśli zgrzeszyliście lub zgrzeszycie przeciwko naszej świętej wierze, to nie pomoże wam nawet wóz złota. Nie, 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 nie. Ja tylko pragnę, abyście dopilnowali ze wszystkich sił, żeby działa mi się sprawiedliwość. A że macie, jak sądzę, wiele zajęć, to usilnie pragnę was wspomóc. Skinąłem więc głową i włożyłem sakiewkę do kieszeni. Zamierzałem jak zwykle działać w imieniu prawdy i dla prawdy. A jeśli Baum chciał mi płacić za to, co uczyniłbym również bez jego pieniędzy, to tym lepiej składało się dla mnie. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.